Będziemy paczuszkę otwierać. Witam Was bardzo serdecznie. Emgier się kłania. Już dawno nie było nocnych unboxingów, więc sobie pomyślałem, że otworzę paczuszkę małą, która teraz przyszła niedawno. Chciałbym Wam tak troszkę opowiedzieć. Być może jak troszeczkę to przed kamerą wypowiem, to będzie mi się łatwiej spało po tym, bo ten weekend nie był dla mnie bardzo udany. Może sobie będę otwierał paczuszkę i przy okazji Wam troszkę rzeczy opowiadał. No ale to są takie osobiste przeżycia bardziej, ale zawsze mogę oczywiście fajnie opowiedzieć, bo trochę tak człowiekowi lżej będzie na sercu. Słuchajcie, miałem taką akcję teraz w ten weekend, że w piątek jak wróciłem do domu z nocki, to posiedziałem sobie gdzieś około do godziny 6 rano jeszcze, tak? Bo od razu nie idę spać, jak przyjdę o 3 do domu. Mam tu paczuszkę od pana Marka. Panie Marku, jeśli pan to ogląda teraz ten odcinek, no to otworzę teraz paczuszkę i przejdziemy, zobaczymy co tam w środku się dzieje. A może ja się napiję troszeczkę, bo mnie suszy. Cała butelka poszła, fajnie, człowiek napojony, no tak 1,5 litra mi idzie za jednym łykiem, także normalka, nieważne. Dobra, otworzymy sobie paczuszkę, no i skończyliśmy na tym, że w piątek jak wróciłem do domu, to położyłem się już spać około godziny tam 6 rano i było coś takiego, że spałem około 9 godzin i w ciągu tych 9 godzin miałem dwa sny. W jednym śnie był dzień, a potem po przebudzeniu się i położeniu się zaraz był następny sen, ale w tym śnie drugim już była noc. I kiedy się obudziłem po tych dwóch snach, to myślałem, że tak, że już jest dzień, przed chwilą była noc, w śnie oczywiście. Sny kontrolowane ja mam przeważnie, więc jeżeli coś się ciężkiego śni, no to raczej staram się nad tym snem panować. Już myślałem, że jest niedziela w danym momencie. No i właśnie, a była sobota prawidłowa, ale myślałem, że jest niedziela. No i z soboty, z piątku na sobotę jeszcze powinienem normalnie iść do roboty. No, w piątek byłem, z czwartku na piątek i z piątek na sobotę powinienem pójść, a z piątku na sobotę już nie poszedłem, bo jak właśnie to przespałem, myślę, że się nie pogubiłem w tym, co mówię, bo już naprawdę tych wrażeń mam dzisiaj sporo, tym bardziej, że jeszcze u mnie w firmie moja szefowa mi zrobiła zadymę, ale to szczegół. No i kiedy się przebudziłem, więc myślałem, że już jest niedziela, a z niedzieli na poniedziałek trzeba iść do roboty. No i idę sobie oczywiście w tą przysłowiową niedzielę, tak, a właściwie to była sobota. I pierwsze, co już mi po drodze nie pasowało, że to, że ludzie na ogródkach sobie bajerowali. Jakieś bajery, grillowanie, śpiewy. Mówię, co jest grane? Przecież to w tygodniu nienormalne, nie? No, a potem dochodzę do tego, że przecież ja pojechałem na dół. Wziąłem samochód służbowy, pojechałem do firmy. Mówię, ale coś mi tu nie pasi, bo stoi samochód szefa i samochód szefowej. Mówię, to oni nie pojechali do firmy o tej godzinie, już dawno powinni być o tej godzinie w firmie, w 1:30. No ja pojechałem do firmy, czekałem 30 minut, ani tir nie przyjechał, nikt nie przyjechał, kierowcy się nie wstawili do firmy. Mówię, co jest, kurde, grane. No i przed wjazdem zatrzymała się policja, tylko się zatrzymali, tak, bo sobie krążyli, sobie spacerkiem jechali. No ja w pewnym momencie wysiadam i szybko podchodzę do policjantów i się pytam, tak, policjanta, przepraszam pana, jaki dziś jest dzień? Gościu się zaśmiał, mówi, niedziela, a co? A ja znam pana, pan tutaj tego, gazety rozwozi, no, tego, samochód służbowka, no wiem, znamy. No a co, to niedziela dzisiaj? Mówię, panie, wszystko mi się pokiełbasiło, wszystko mi się pomyliło, nie wiem w ogóle, co jest grane. Jadę samochód odstawić i wracam do domu. Przychodzę dzisiaj do firmy, myślałem, że szefowa mnie zje. Nie będę wam opowiadał, co mi za wierszyki opowiadała, ale no szkoda mi jej było i głupio mi było przed wszystkimi pracownikami dzisiaj w firmie, no ale zdarzyło się. Przez poryty sen pokiełbasił mi się cały weekend. Dobra, co my tu mamy? Kawałek folii. Dobra, papierki, już nic więcej nie ma, dobra. Panie Marku, stacyjka wygląda na całą, wszystko jest w porządku.
nie ma problemu żadnego. No, kwestia tylko przykręcenia i powinno być już dobrze. To jest oczywiście stacja do Amigi 1200, którą Wam opowiadałem wcześniej. No i kurde, fajnie, nie? Będzie można teraz fajne gameplaye robić. O, ale cała woda. Dobra, kurde, no i fajnie jest. Stacyjka, wszystko powinno działać, ale zamontuję sobie może jutro albo pojutrze. W każdym razie to był taki nocny vlog teraz w tym momencie. No i to tyle w dzisiejszym tym vlogu. Zapraszam do kolejnego odcinka, a w kolejnym odcinku będziemy grali w Skid Marksa, pierwszą część, którą Wam zaopowiadałem, nie? Na Amidze 1200. Dobra. No, także naprawdę zakręcony chodzę ostatnio, coś nie wiem, co się dzieje. Dobra, w każdym razie już wszystko jest dobrze, pogodziliśmy się. Ona też troszkę przesadziła, powiedziała, że... No bo najechała mi na beret równo, nie? Stawiała przy tym, że a co ty najebany, pewnie byłeś najebany, nie? I tak dalej. Mówię, nie, Elka, przecież ja już... Przecież dobrze wiesz, że nie piję, jeszcze sama moje papiery ten... No, czytałaś, że przecież ten lekarz zabronił pić całkowicie, nie? Dobra, no nic. Zdarzają się takie przypadki, ale dobrze jeszcze jestem tutaj, bo jakbym był w jakiejś większej firmie, no to już by mi pomachali. No, dobra, to tyle, nie? W tym nocnym vlogu. Dobra, na razie, hej. Także pana Marka już chyba nie muszę niektórym naszym zaprzyjaźnionym kanałom przedstawiać, no bo też sami u tego pana zamawiają stacje dyskietek właśnie, bo bardzo fajnie robi, przerobione, pecetowe. No i bardzo dobrze się sprawują, tak? Ja się nie zawiodłem jeszcze ani razu, także wszystko jest jak najbardziej dobrze. Dobra, to teraz tak, szybki montaż stacyjki, no i zaraz wracam i zaczynamy gierce. Dobrze, fajnie. Stacyjka zamontowana. Wypróbujmy, zobaczmy. Pięknie, ładnie stacyjka, dyskietka wchodzi. Przycisk, wszystko ładnie działa, zamontowane. Dobra, to lecimy dalej. Więc tak, pora sprzęciak uruchomić. No i zobaczyć, jak wszystko fajnie śmiga. Pięknie, system już się załadował migiem. No, dla niewtajemniczonych, którzy jeszcze unboxingu nie widzieli, no to tak się prezentuje środeczek, jest książeczka. Jest tutaj rachunek, no i pikselowe serduszko. Lecimy z dyskietki program disk. Piękne chrupanie. Mam w UHD Load, tą samą grę, a bawię się z dyskietki. No bo z dyskietki to jest z dyskietki po prostu. Sami wiecie, jaki jest klimacik z tym fajny. Jedna z lepszych ścigałek oczywiście na Amidze. WHD Load też jest oczywiście wygodna, ale to też przede wszystkim tak dla takich gier, no wiecie, które mają już po 10-12 dyskietek, no to tutaj jest troszeczkę, no troszeczkę kombinowania, nie? Chociażby z takim tytułem jak Amber Moon. No to co? Jaką rozgrywkę wybieramy? Najpierw zaczniemy sobie od opcji. Niech sobie przypomnę, co tam było. Może jednak trochę za głośno. Zaraz poprawię. Game mode. Championship oczywiście. Okrążenia. Może po dwa na każdą. Szybciej zleci przynajmniej, nie? Wybierz samochód. Formuła. Tutaj mamy taki Monster Truck coś jakby. Tutaj kolejny. A... Tego już brałem 100 razy, także być może, może dla odmiany wezmę formułkę, o. Dobra, chyba dobrze, no. Jeden up, no i lecimy, jeden up. Dobra, włóż AGA. To wkładamy AGA card disk, dobra. AGA to oczywiście dla Amigi 1200. Dobra, proszę włożyć track disk, tylko który, nie pisze. Albo jeden, albo dwa. Dobra, wrzućmy jedynkę. Może jedynkę zaakceptuję. O, i lecimy. Tutaj przed chwilą przykleiłem napis Amiga, jaką widzicie tutaj w tym rogu, ale z jednego względu. Tutaj ten telewizor miał takie
taki róg troszeczkę tutaj ułamany, na pewno zauważyliście tu w tym miejscu. Niestety kiedyś ten telewizor mi spadł na podłogę, jak tutaj przemeblowywałem. Całe szczęście działa, no ale tutaj jeden kant no niestety się ułamał. No i tyle właściwie w temacie. No ale na szczęście telewizorek działa, bo ten telewizor jest od retrokonsolowej kuli, także na pewno jak retrokonsolowa kula oglądasz moje filmy, no to wiesz, że telewizorek cały czas jest używany właśnie do gameplay. Zapraszam do pierwszej trasy. No a nie rozumiem, czemu mam Porszaka? Przecież wybrałem sobie formułkę. To jakim cudem mam Porszaka znowu? Zieloną formułkę wybierałem. Ej, no dobra, damy radę jakoś. No i widać ewidentnie, że te trasy się tutaj różnią i jakiś ten samochód jest tutaj szybki trochę. Dobra, postaram się w miarę dobrze skręcać. Gram na klawiaturce. No, bo po prostu jest wygodnie na klawiaturce. No już koniec, dwa okrążenia. No i lecimy kolejną trasę. I to całe mistrzostwa. Bieramy kolejną trasę. Pierwszą oczywiście i lecimy dalej. Coś za dobrze mi idzie. Miejmy nadzieję, że... Tylko dwa okrążenia, no to trzeba się postarać. A tutaj też słychać odgłosy. Jak na przykład pukanie się samochodów. No, ocieranie się o siebie, nie? Takie... Proszę bez skojarzeń tutaj, nie? Bo to mi troszkę brakuje słów czasami. No, taka jest wymowa, nie inna, no. Pogodziliście się już z tym na pewno. Prosty język używam. I tak to wygląda. 15 sekund 8,8. I najlepsze oczywiście. Dobra, i lecimy dalej. F10 rozumiem, to chyba byłby ewentualnie restart czy coś. No ale idzie szybko. Szybko i konkretnie. No, coraz trudniejsze te trasy. Kolesie też się robią coraz trudniejsi. Ujojojojoj, żebym tylko nie wypadł. Mam nadzieję, że tu jest jakaś punktacja liczona czy coś. Kurde, ostatni na metę wjechałem. Ajajajajaj. Troszkę się przyłożyć trzeba. Bo byłoby trochę niefajnie, jakby mnie wyprzedzili. I trzeci chyba będę, no. Ale jazda. No ale chyba Gamer Rover nie jest, nie? No zobaczymy. Dobra, tutaj pierwszy, trzeci. Dobra, przejedźmy kolejną trasę. No, a po dwa okrążenia tak na trasę wystarczy. Też, żeby gameplay nie był długi, bo... Żebyście nie przewijali, nie? Za dużo. Zawsze pierwsze co, jak patrzycie na film, no to na pewno spoglądacie, ile czasu trwa. No, ja sam tak w sumie robię. Patrzę najpierw, ile czasu trwa film. No, jak trwa 20 minut, to jest optymalnie, ale jak... trwa godzinę, czy tam półtorej, no to też fajnie, no zależy jaki temat jest prowadzony, tak, bo to też ma duże znaczenie. Bardzo fajnie Maniac Gaming teraz wrzucił filmik z tą całą swoją kolekcją Mortal Kombat. No Maniac, jak oglądasz ten filmik teraz, no to jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co uzbierałeś przez te wszystkie lata. Jestem naprawdę, no, pod wrażeniem. Zwłaszcza podobała mi się kolekcja pierwszej i drugiej części Mortala, bo tylko te Mortale znam, nie znam innych Mortalów. No w sumie znam tylko ze słyszenia, ale tak jakoś mi nie przypadło, żeby pograć sobie w nowsze części Mortala. Pierwsza i druga część oczywiście jak najlepiej udana. Także wielki szacun za taką kolekcję, bo naprawdę też cię to musiało kosztować, ale czego się nie robi dla pasji, zgadza się? No właśnie. Wszyscy siedzimy w tym samym temacie, jak lubimy zbierać właśnie retro sprzęt i różne do tego zabawki. No i to jest po prostu fajne. Pieniądze, no jakoś te pieniądze tam będą, jakoś to uzbieramy. Coś tam jeszcze, na coś sobie nie pozwolimy w danym miesiącu, a przeznaczymy sobie na sprzęt, bo zawsze nas prześladuje taka myśl, że a już to się nie powtórzy, już tego może nie być, a jak kupię, no to jest przynajmniej spokój, co nie? No tak to mniej więcej sobie wkręcamy, sobie mówimy, no można to tak powiedzieć. Aczkolwiek, no... Później też mogą się pojawiać takie rzeczy, które szukamy i które będą, ale już mogą być w dużo droższej cenie. No. Ostatnia trasa, moi mistrze. No zobaczymy jak pójdzie. Na razie przegrałem tylko w jednej. Wow.
O, ale trudna się robiło. Rzeczywiście troszkę poryta ta trasa. Nie wiem, czy dobrze pojechałem. Dobrze, no. Ojejciu, jakie tu zakrętasy patologowe. No fajnie, przez metę już przejeżdżałem, a teraz z powrotem tędy. Dobre, dobre, dobre. No, spore tutaj drifty się robią. Kurde, już mnie wyprzedzili, no. No, im też nie idzie łatwo. Dobra, ostatnie okrążenie. Chociaż im tego zielonego wyprzedził i będzie fajnie. O, pięknie teraz poszło. Dobra, drugi jestem. Ujdzie. No i co? Koniec mistrzostw już wszystkich? Hit F10 to race. Nie, nie, nie. No to co? Już na to wygląda, że koniec wszystkich tych tras. No tak, bo wszystko już zaliczone. I co? Nie ma dalej co przechodzić. Teraz możemy ewentualnie... Chwila, ja jeszcze zobaczę, jakie są inne opcje. Wejdźmy w opcje. Zobaczmy, co tu jeszcze w opcjach jest. Aha, a tutaj sobie możemy poziom trudności ewentualnie zmienić, powiększyć okrążenia. Match race to nie, najbardziej to championship mnie interesował w tym momencie. No to tyle w tej gierce. Przedstawiłem wam dzisiejszy gameplay. Bardzo się cieszę. Ograliśmy sobie pierwszą część Skid Marksa. No i do drugiego filmu zapraszam na kolejną część. A w kolejnym filmie zagramy sobie w Skid Marks 2. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszą uwagę i zapraszam do śledzenia i do oglądania kolejnych filmów oraz subskrybowania kanału. Dzięki, na razie, hej!